Cześć! Jeśli masz drukarkę z funkcją Wi-Fi, to możesz ją podłączyć do modemu bezprzewodowo i drukować swoje prace bez potrzeby podłączania jej przez USB. Pokażę, jak to zrobić z Fanboxem 3.0. W drukarce włączamy Wi-Fi, wchodzimy do ustawień sieci bezprzewodowej i uruchamiamy kreator połączeń. Drukarka wyszuka sieci Wi-Fi. Wybieramy swoją sieć i wpisujemy hasło. Nazwę sieci Wi-Fi i hasło sprawdzisz na naklejce na modemie. Wciskamy OK i czekamy chwilę, aż drukarka połączy się z modemem. Teraz możemy przejść do kolejnego kroku, czyli dodajemy drukarkę w komputerze. Otwieramy panel sterowania i wybieramy urządzenia drukarki i skanery. Następnie dodaj drukarkę lub skaner. Czekamy, aż system wyszuka drukarkę. Teraz klikam na nią i wybieram Dodaj urządzenie. Jeśli w systemie nie ma sterownika do tej drukarki, to Windows pobierze go za Ciebie. Może Ci również zasugerować pobranie aplikacji dodatkowej, ale ja na razie nie skorzystam z tej opcji. W zasadzie to wszystko. Sprawdźmy, czy to działa. Otwórz jakiś edytor tekstowy, wpisz coś i spróbuj wydrukować. Pamiętaj tylko o wybraniu swojej drukarki przed wciśnięciem drukuj. Jeśli masz drukarkę bez funkcji Wi-Fi, to też możesz skonfigurować ją do pracy w sieci bez potrzeby podłączania jej do komputera przez USB. O tym, jak to zrobić, dowiesz się z tego odcinka. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.